Dowiedz się, jak korzystać z wbudowanego narzędzia diagnostycznego Windows 11. Aby uzyskać dostęp do narzędzia, przejdź do ustawień. Kliknij na rozwiązywanie problemu. Pod opcję kliknij na pozostałe narzędzia, aby uzyskać dostęp do specyficznych narzędzi dostępnych dla Twojego urządzenia. W przypadku problemów z dźwiękiem związanych z odtwarzaniem dźwięku lub całkowitym brakiem dźwięku, można uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku. Narzędzie będzie próbowało zidentyfikować i rozwiązać wszelkie powiązane problemy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przeprowadź rekomendowane testy. Zostaną wyświetlone wyniki z możliwością sprawdzenia szczegółów. Możesz przekazać swoje uwagi lub po prostu zamknąć narzędzie. W przypadku niektórych problemów może być konieczne użycie pozostałych narzędzi. W tym przypadku możesz również użyć diagnostyki Bluetooth. Uruchom narzędzie w taki sam sposób. Po zakończeniu pracy narzędzia rekomendujemy weryfikację występowania problemu. Pamiętaj, że narzędzie do rozwiązywania problemów z Windows 11 może nie być w stanie naprawić złożonych problemów. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez podany kanał społecznościowy na Twitterze. Polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał.